ponad 40 zawodników zgłoszony z reprezentantami Polski, Pawłem Mileskim, Bartoszem Pisarkiem, Mateuszem Pisarkiem, Witkiem Mazurem na czele. Na razie bracia Pisarkowie tam na czele. Cały czas bez zmian bracia Pisarkowie na czele. Bartek Pisarek już odskoczył. No, zobaczymy, jak to dalej się rozegra. Mieszają się zawodnicy. Znowu reprezentant Polski, Bartek Pisarek i Robert Kustra. Witek Mazur przesunął się w tej chwili na czwarte miejsce. Ja myślę, że Witek zna swoją klasę. Witek Mazur i wyskoczył kolejny reprezentant Polski. Ojciec musi być dumny, w tej chwili blady. O właśnie, tu jest ojciec Pisarek i chwila muzyki. Bardzo proszę. Mateusz Pisarek, jeden junior, został z seniorami. Proszę Państwa, to może być ten atak. To może być ten decydujący atak. Bartosz Pisarek, Robert Kustra na prowadzeniu. Bartosz Pisarek, Sławomir Chmura i Robert Kustra. Trzech reprezentantów Polski, trójka reprezentantów Rollsportu. Któryś z Pisarków, Robert Kustra, Witek Mazur, Mateusz Pisarek, najlepszy junior. Ostatnie okrążenie. Zobaczcie, jaką technikę. Na prowadzeniu Kustra, Pisarek i Chmura. I między nimi rozegra się walka. Chmura, Pisarek i Witek Mazur, który tam podobno taktycznie został z tyłu. Robert Kustra, Plus Rollsport, Brenda, Warszawa. Został mistrzem Polski 10 tysięcy metrów. Taktyka była bardzo udana, wszyscy się postarali na miarę swoich możliwości. No. Zrealizowaliśmy te cele, jakie były przed biegiem. Bartosz Pisarek. Jak już kolega zaatakował, to już poszło, nie? Już we trzech, we dwóch doskoczyliśmy i się okazało, że nikogo już nie ma. Byłem trzeci, tak. Mój atak się powiódł, dwóch kolegów dołączyło do mnie i było ok. Pięciu pierwszych. Mateusz Pisarek, najlepszy junior, Plus Rollsport, Brenda, Warszawa. Było ciężko, ale dało się. Gratuluję, koleś.
mogą wchodzić tak znakomici rolkarze. Oni po prostu za chwilę wjadą do naszego studia. No właśnie, proszę Państwa. Są już w naszym bufecie, już Bartosz są... i Mateusz Pisarkowie, witamy panów serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszamy. Zapraszamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy. Czołem, dzień dobry. Bartosz i tak. Mateusz, tak? Proszę Państwa, to są reprezentanci Polski w jeździe szybkiej na rolkach. Pan Bartosz Pisarek jest mistrzem Polski w tej dyscyplinie. Pan Mateusz Pisarek jest mistrzem Polski juniorów. Ale opowiedzcie nam, panowie, o tej dyscyplinie, bo jako dyscyplina to jest to coś nowego, prawda? Na rolkach jeździ wielu Polaków, lubią ten sport. No, my sami jeździmy z Pawłem czasami, ale na czym polega dyscyplina? To jest ściganie się, czy są... Znaczy jest to bardzo wiele konkurencji. Znaczy dyscyplina jako taka jest dosyć stara, z tym, że w Polsce nie zyskała może takiej popularności jeszcze. Jest jazda szybka, jest hokej, jest jazda agresywna, czyli to co się widzi, czy teraz zaprezentowaliście. Nie, to jest jazda szybka. To jest jazda szybka. Jest jazda agresywna. Na jakim dystansie ta jazda szybka? Ponieważ panowie startujecie właśnie w tej konkurencji, tak, prawda? Na jakim dystansie? Od 200 metrów do maratonów, czyli 41 kilometrów. I liczy się czas oczywiście. To znaczy... Czy się bije na przykład, na 200 metrów liczy się czas, a jedzie się indywidualnie. Na 200 metrów, niecałe 17 sekund. 17 sekund, a biegacz biegnie no około 20 sekund. 19:30. Powiedzmy o sprzęcie, na którym jeździcie, bo mamy też taką wystawę, chyba niektórych już zabytkowych egzemplarzy. Tak, zaczęło oczywiście. Się od wrotek? No ja próbowałem także na wrotkach, ale no, ja już trafiłem na taki czas, że właściwie weszły te tak zwane wrotki jednośladowe, czyli popularnie zwane rolki. Tam na wystawie widać te starsze modele. I to ale wyraźnie, panie Bartku, te rolki różnią się od tych, którymi my jeździmy. No oczywiście, to jest... duża różnica jest w bucie, po prostu tak. Ten but jest niższy już. Właśnie, on nie ma ochrony na kostkę, taki. Znaczy nie jest taki wysoki. Nie jest wysoki, ale jest dosyć sztywny, więc tu nie ma problemu, ale to... I nie ma hamulców. No nie ma, niestety. Panie Mateuszu, tutaj pokazuje... Ja tu mam parę przykładowych kółek. Właśnie czyli tu... kółka tak jak w samochodach rajdowych, prawda? Warunki tak, na różne... stosuje się to różne... To są na przykład specjalne kółka na deszcz, które się nie ślizgają po wodzie. To są kółka już dużo większy rozmiar mają, to właśnie teraz się jeździ raczej na większych kółkach. Tutaj pan Jan Kościuszko, kierowca rajdowy, się temu właśnie przygląda no, bardzo. Kółka to ważny temat. Że koła i opony są bardzo ważne w rajdach. A to? No to mamy łożyska, to są, czyli to co siedzi w środku. W kółkach, to jest łożysko. No dobrze, ale jaka jest rola sprzętu? Mówimy dużo o sprzęcie. Czy to jest istotne? Jaki ten sprzęt jest? No jest to dosyć istotna rola. Czy umiejętności tu są najważniejsze? Znaczy, umiejętności oczywiście są najważniejsze, ale sprzęt to jest to, co może pomóc w osiągnięciu satysfakcji. Zapowiadając waszą wizytę, zastanawialiśmy się nad tym, kiedy rolki będą dyscypliną olimpijską. Jedziecie do Pekinu? Miejmy nadzieję, że... Ale czy w Pekinie już będą dyscypliny? Ma to się zadecydować w lipcu tego roku, od 6 do 9 na kongresie Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. I to będą właśnie rolki szybkie? Tak, jazda szybka, bo ta jest tak jak nie, może najbardziej popularna, najbardziej widowiskowa. A najbliższe zawody przed wami? Jakieś rywalizacje? W czerwcu właśnie mieliśmy rozgrywane Mistrzostwa Polski. Udało nam się dosyć dobrze wypaść. Tak jak to znaczy wygraliście? Mi się udało wygrać w seniorach, bratu w juniorach i teraz szykujemy się do Mistrzostw Europy, które odbędą się na początku sierpnia i do Mistrzostw Świata, które będą na przełomie sierpnia i września. Trzymamy kciuki. No cóż, trzymamy kciuki. Proszę Państwa, bracia Bartosz i Mateusz Pisarkowie, no mamy nadzieję... Wam, żeby jednak była to dyscyplina olimpijska. Żeby no jest to dla wszystkich szansa. Dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, jesteśmy ponownie w kuchni, czyli zastanawialiśmy się z panem Janem Kościuszką, jak na...